Rozmowa dnia. A naszym gościem jest senator Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie, panie senatorze. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Stary radiowiec, ja tutaj się dowiaduję, zakładał jedną z lokalnych stacji radiowych w Radiu Wrocław. SK we Wrocławiu w 93 roku. Myślałam, że pan nie powie tej nazwy, ale dobra, to 93 rok, to już niech będzie. No tak, ale, to już ale w sumie nie, to historia, to w sumie to jesteśmy jedną wielką rodziną radiową. Tak, tak dzisiaj, to tak. Pogadajmy jak prawdziwi radiowcy. Panie senatorze, ten budżet, to jak pan myśli, dostanie podpis prezydenta, czy będzie to, jakie są przesłuchy z Pałacu Prezydenckiego? No, powinien dostać, bo to kwestia podwyżek, no całej konstrukcji, która jest bardzo ważna. On jest bardzo solidnie przepracowany. Trudny, ale przegłosowany w dobrym terminie, takim w dobrym stylu przez parlament. I teraz chodzi o to, żeby po prostu, no to wydaje się, że to jest tylko technicznym, powinno być techniczną decyzją, czynnością prezydenta, żeby go uruchomić. No ale słyszymy, że prezydent chce go potraktować jako element takiego politycznego przetargu. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby kwestia finansów, budżetu, bezpieczeństwa finansowego państwa, tu podwyżek przecież takich ogromnych, była wprowadzona w taki kontekst politycznej debaty czy różnicy zdania, tak powiem delikatnie. Ale wkłada się to w te ramy. Ale tak jest, tak to wygląda i to jest niedobrze. Ja jestem zdumiony, że prezydent Duda stawia ten budżet na szali dobrego porozumienia między dużym a małym pałacem, między kancelarią prezydenta a premiera. A myśli pan, że na tej szali co może być? Co może być takiego po tej drugiej stronie, że skłania prezydenta ewentualnie? Oczywiście z tych takich nieformalnych informacji. No, wydaje mi się, że jednak chce, bardzo twardo staje, tak jak widzieliśmy te emocje przy aresztowaniu Wąsika i Kamińskiego, przy odwołaniu prokuratora krajowego, znaczy przy potwierdzeniu, że został nieprawnie wybrany. Jakby nie, mam takie wrażenie, że prezydent Duda za bardzo nie rozumie tego, co stało się 15 października, jaka była wola Polaków i co wtedy się zdarzyło, że czas rządów PiS-u się po prostu skończył, że Polacy pokazali PiS-owi czerwoną kartkę. No pokazali czerwoną kartkę, ale z drugiej strony słyszymy od ministrów pana prezydenta, że no nie, no właśnie, że prezydent akceptuje to, co się stało 15 października i tu nie chodzi o to, żeby dążyć do jakichś wcześniejszych wyborów, tylko chodzi o to właśnie w sumie, no pytam pana, bo nie wiem, może pan jest dużo dłużej w polityce niż ja ją relacjonuję. No ale ja też tego nie rozumiem, to tak jak pani redaktor mówi, ja nie rozumiem, o co chodzi. To znaczy, jeżeli ktoś przyjmuje rozstrzygnięcie wyborcze i decyzję milionów, te 11 milionów 600 tysięcy głosów oddanych na koalicję demokratyczną, to jest, no, to zamknęło te wybory takim jednoznacznym rezultatem. I uważam, że to prezydentowi powinno zależeć na tym, żeby znaleźć dobrą płaszczyznę do rozmowy z rządem, z koalicją rządową. Przyspieszone wybory, byłbym zdumiony, gdyby czy prezydent, czy PiS tego chcieli. Jak słyszę prezesa Kaczyńskiego, to jest mnie po prostu, to się uśmiecham, no bo to się zakończy po prostu tragicznie dla PiS-u, więc to po prostu będzie naprawdę koniec tej formacji, jeżeli oni zdecydowaliby się na wcześniejsze wybory. Więc uważam, trochę refleksji, świeżego powietrza, dystansu do rzeczywistości i wtedy będzie nam łatwiej znaleźć porozumienie. Orlen i fuzja z Lotosem. Tutaj mamy już pierwsze prokuratorskie śledztwo. Pana zdaniem, kto w przyszłości może usłyszeć zarzuty, no nie jesteśmy sędziami, nie jesteśmy śledczymi, ale ze tej strony politycznej pana ocena jaka? Ważne, że jest postępowanie prokuratury, bo coś, co bulwersuje publicznie te ogromne liczby, ogromne kwoty, szokujące, ta decyzja rozdania czy sprzedania za pół darmo, bo tak przecież jest, tak wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że tak jest, mówi o tym kontrola NIK-u, no wymaga gruntownego zbadania, więc ja się cieszę, że jest prokuratura, że jest postępowanie i tego nie możemy tak zostawić, bo to wydaje mi się bardzo spektakularne, ale jednak wierzchołek góry lodowej. To, co działo się w spółkach Skarbu Państwa, ta polityka musi mieć dobrą ocenę i trzeba po prostu sfotografować tę rzeczywistość, zrobić wszędzie audyty i wyciągnąć konsekwencje w stosunku do tych, którzy łamali prawo. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że też się cieszy, że jest to postępowanie, bo tam nic ono nie wykaże.
No, mam inne zdanie tutaj niż politycy PiSu, którzy robią dobrą minę do złej gry. Wiedzieliśmy, że coś złego się dzieje. Wiedzieliśmy, że ta skala jest niebezpieczna. Nie wiemy, nie znamy szczegółów. Jeżeli prokuratura podjęła postępowanie, uważam, że to jest bardzo ważne i potrzebne. Wszędzie będą zmiany w spółkach Skarbu Państwa, wszędzie będą audyty, będziemy dowiadywać się o tym, co działo się, ale wygląda na to, że po prostu ten czas patologii pisowskiej, ośmioletniej, naprawdę wyrządził wielkie szkody nam wszystkim. Zbliża się luty, to będzie czas właśnie chociażby zmian we wspomnianych przez pana spółkach Skarbu Państwa. Naturalne, chociażby, bo są zwołane zgromadzenia udziałowców, akcjonariuszy, także to wszystko będziemy... do tych zmian będzie dochodzić, będą walne zgromadzenia akcjonariuszy, będą zmieniane rady nadzorcze, to jest coś oczywistego, tylko mówię o tym, co będzie później, więc to trzeba znaleźć pomysł na dopuszczenie, na otwarcie spółek Skarbu Państwa dla niezależnych menadżerów, bo my potrzebujemy rzeczywiście, tak jak mówił wczoraj premier, dziesiątki, setki niezależnych, dobrze zorganizowanych, doświadczonych menadżerów, którzy prześwietlą tę rzeczywistość, będą mogli pokazać nam wiedzę i wnioski, które będą z niej wynikać. Czyli rozumiem, że nie będzie tak, jak bywało wcześniej, że to są ludzie, którzy są bardziej z nadania politycznego, a nie z konkursów menadżerskich. Trzeba tego bronić, trzeba bronić normalności, trzeba wrócić do normalności, trzeba pokazać, żeby skutecznie pokazać patologię pisowskiej władzy i tego zarządzania, sprywatyzowania, wkładania rąk do publicznych kieszeni, wyciągania, przekładania pieniędzy do prywatnych kieszeni. Trzeba to, żeby to pokazać, to musimy mieć korpus menadżerów niezależnych, bezpartyjnych i to deklarujemy. Bezpartyjni, ale przede wszystkim niezwiązani z partią, ani rodzinnie, ani organizacyjnie. Po prostu niezależni. Tacy, którzy będą gotowi do podjęcia wielkiego wyzwania. Polska tego potrzebuje. My potrzebujemy korpusu menadżerów, którzy dadzą gwarancję, że jesteśmy w stanie odbudować spółki Skarbu Państwa, w ogóle własność publiczną. To będzie ogromnie ważne. Panie senatorze, wczoraj minister spraw zagranicznych Sikorski i wizyta w Berlinie. Mamy zapowiedź, że w przyszłym tygodniu może dojść do spotkania z sekretarzem Stanów Zjednoczonych Blinkenem. To ważny sygnał, to taka ofensywa, można powiedzieć? Tak, no pierwszy Kijów, pierwsza wizyta, to jest oczywiste, bo wojna. Berlin, bo sprawy są ważne, jest ważna integracja europejska, to myślenie wspólnotowe, na pewno będzie w Paryżu minister Sikorski, ale Waszyngton jest ważny, nie jest łatwo znaleźć dzisiaj czas, żeby porozmawiać spokojnie z sekretarzem Blinkenem, Amerykanie, ale uważam, że to właśnie ta wspólnota europejska, współpraca między Unią Europejską, jej upodmiotowienie i współpraca ze Stanami Zjednoczonymi dotycząca bezpieczeństwa, dotycząca tego wszystkiego, co najważniejsze, tych relacji transatlantyckich. Polska ma dużo do powiedzenia w tej sprawie. Polska polityka zagraniczna będzie ofensywna i Polska wróci na pierwszą linię tych, którzy robią czy współtworzą politykę europejską, zagraniczną politykę europejską. Jestem tutaj dobrej myśli i trzymam kciuki za każdą wizytę, za każdą rozmowę i za to, żeby Polska zajęła godne, właściwe, suwerenne miejsce w polityce światowej. Myśli pan, że powinniśmy zarzucić temat albo kontynuować reparacje od Niemiec? To jest ciekawe. Reparacje, mówiliśmy o tym przez miesiące. To jest nazwa, do której trudno wracać ze względu na to, że ona została w 50 roku z różnych historycznych powodów, ale zamknięta. Mówił wczoraj o rekompensacie i o zadośćuczynieniu minister Sikorski. To jest ten język, w którym powinniśmy się posługiwać. To jest ważna rzecz. Nie można tego zostawić. Trzeba o tym z partnerami niemieckimi otwarcie rozmawiać. A jakie to miało być zadośćuczynienie? To jest kwestia rozmowy w ogóle przywrócenia tego tematu, czy może nawet nie przywrócenia, tylko znalezienia i opisania. Ale te rozmowy muszą być prowadzone w wariancie takim partnerskim. Nie, że my czegoś żądamy i przeprowadzamy ofensywę, agresywną ofensywę,
antyniemiecką, tylko szukamy wspólnego wyjścia, wspólnego znalezienia porozumienia, w którym możemy rozmawiać konkretnie o rekompensatach. Ale o pieniądzach, panie... Także o pieniądzach, oczywiście, że tak. Bo te straty, to co wynika z skutki II wojny światowej, to przecież jest, to jest cała ogromna przestrzeń, o której trzeba rozmawiać. My jesteśmy gotowi do tej rozmowy. To jest pierwszy sygnał, ale publiczny, wypowiedziany przez ministra spraw zagranicznych i ważny. On nie zostanie bez odpowiedzi, ale tak jak powiedziałem, to musi być na zasadzie partnerskiej. Wydaje mi się, że jest sporo do zrobienia tutaj. A myśli pan, że w ogóle jakiekolwiek te wytyczne, wyliczenia PiS-u będziecie brać pod uwagę? Zobaczymy, jak to jest. Na razie chodzi nam o to, żeby o tym rozmawiać. Tam jest kwestia domu, Polskiego Domu Pamięci oczywiście. To jest kwestia wielu rzeczy, których my potrzebujemy w relacjach z Niemcami, ale także w relacjach z Francją. My potrzebujemy przywrócenia Trójkąta Weimarskiego. My potrzebujemy Polski w pierwszej linii polityki zagranicznej, polityki Unii Europejskiej. I zaraz będziemy to kontynuować. Reszta w mediach społecznościowych. Grzegorz Schetyna, senator PO. Dziękuję. Panie senatorze, to powiedzmy, powiedział pan ważną kwestię o tym Trójkącie Weimarskim, bo rzeczywiście w ostatnich latach ta inicjatywa, ta organizacja była no, mocno zaniedbana. Podobnie zresztą jak Grupa V4, ale tutaj chyba trochę niestety z przyczyn Węgier, Budapesztu, no bo pan Orban dosyć specyficzne prezentuje w wielu kwestiach, chociażby ukraińskich zdanie, więc siłą rzeczy trochę upadł ten format, no ale format właśnie Trójkąta Weimarskiego. Jak by pan to widział? Ogromnie ważny. Potrzebny jako do wprowadzenia takiej nowej jakości w ogóle w polityce europejskiej. Jest inna sytuacja. Polska wraca dzisiaj, odchodzi, zwycięża Polski, polska większość koalicji demokratycznej, zwycięża i odsuwa populizm, odrzuca agresywną politykę. Chcemy budować siłę wspólnoty europejskiej, chcemy podmiotowej, suwerennej Unii Europejskiej w kontakcie ze Stanami Zjednoczonymi i uważam, że doświadczenie Donalda Tuska daje ogromne szanse na to, żeby zbudować nowy udział polskiej polityki w polityki wspólnoty europejskiej, w polityce wspólnoty. To jest możliwe, bo wspólnota europejska potrzebuje nowego początku. Potrzebuje po wyborach niemieckich, po kryzysie pandemii, po wojnie, po wywróceniu się relacji z Rosją, po wybuchu wojny na Ukrainie. Europa potrzebuje nowego głosu i nowego początku i uważam, że Polska może mieć na to wpływ. To myśli pan, że kolejna wizyta ministra Sikorskiego powinna być chociażby w Paryżu? Wydaje mi się, że naturalnie tak będzie. To jest kwestia czasu, czy na pewno Bruksela, ale uważam, że Paryż tak. Paryż jest ważny także jako część oczywiście Trójkąta Weimarskiego, ale Paryż też jest, już niedługo będą wybory we Francji, które też będą ważne i będą decydować, będą miały wpływ na całość Unii Europejskiej. My musimy być aktywnym graczem. My nie możemy się kłócić i walczyć ze wszystkimi. My musimy szukać partnerów. My musimy chcieć być liderem Unii Europejskiej. To jest dzisiaj możliwe, bo jest dużo miejsca, żeby taki pomysł skutecznie przygotować i zbudować i zrealizować. A jak w tym wszystkim rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą, bo on też prowadzi swoją politykę i swoją ofensywę zagraniczną. Wiemy, że ma kolejne przecież wizyty zaplanowane, różne zagraniczne, więc może warto by tutaj jakąś jednak taką chociaż mikrolinię porozumienia zbudować. Myślę, że to jest możliwe i prawdopodobne, pewne tak naprawdę, bo to jest kwestia na pewno scenariusza dyplomatycznego, to znaczy obsady ambasad poszczególnych miejsc, to trzeba, to zawsze robi się, przecież robi rząd, minister spraw zagranicznych z prezydentem. Ale prezydent, znaczy politykę zagraniczną prowadzi rząd. I prezydent powinien sobie zdawać z tego sprawę, że tylko dobra współpraca z rządem skutecznie będzie wpływać i będzie dawać szansę na budowanie skutecznej polityki zagranicznej z udziałem prezydenta. Jest to możliwe. Ale to, tak jak mówię, wymaga otwartości i szukania tego, co może łączyć, a nie tego, co różni. Bo jakby szukać tego, gdzie mamy różne zdania, na przykład w polityce wewnętrznej, to nie powinno mieć przełożenia na politykę zagraniczną. Polityka zagraniczna na zewnątrz, cała, każda nasza aktywność musi być wspólna. Także prezydenta
i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Odwiedzilibyśmy Brukselę, panie senatorze, na chwilę, bo tam ważne rzeczy będą się działy. Dzisiaj już taka nieformalna kolacja przywódców. Jutro szczyt. Szczyt chyba no, bardzo ważny, bo Ukraina krwawi, wielu mówi, ekspertów, ale też polityków. Chociażby no, my się upominamy o pomoc dla Ukrainy. Mówimy o 50 miliardach euro, które są no, trochę problematyczne, bo przecież tutaj cały czas jest kwestia chociażby właśnie Węgier. Nie będzie nieważnych szczytów. Wszystko, bo sytuacja jest trudna i wymaga wielkiego poświęcenia i takiej wielkiej staranności, roztropności. Z tych dobrych sygnałów to jest wizyta ministra spraw zagranicznych Węgier Siharto w Kijowie. Jego rozmowy, też te sygnały, które z Węgier płyną na temat możliwości zmiany węgierskiego stanowiska w sprawie Ukrainy. Ukraina potrzebuje wsparcia, tak jak powiedziała pani redaktor, Ukraina krwawi i musi być wspierana przez wspólnotę europejską i ten nasz głos, europejski głos, musi być absolutnie jednoznaczny. Tu nie wystarczy mówić, tu trzeba po prostu pomagać i militarnie, trzeba pomagać finansowo, organizacyjnie, w każdym wymiarze potrzebna jest pomoc Ukrainie, bo Ukraina nie może się czuć osamotniona w tej wojnie z Rosją, bo ona dzisiaj przyjmuje najważniejsze, ona zatrzymuje agresję rosyjską, która musi być zatrzymana na linii frontu dzisiaj wschodniego i dlatego to jest wielkie wymaganie i wielkie wyzwanie dla nas. Paweł Kowal mówił ostatnio w jednym z mediów, wywiadów, że tak naprawdę Ukraina, która się nie obroni przed Rosją, oznacza katastrofę dla całej Europy, dla całego kontynentu. Nie można tego brać, dla całego pokoju światowego, dla której wszystko będzie, byłoby inne już w takiej sytuacji, więc nie możemy brać pod uwagę takiego wariantu, stąd takie pełne, stuprocentowe wsparcie dla Ukrainy, dla jej walki o suwerenność i niepodległość. Dzisiaj wszyscy musimy o tym mówić bardzo wyraźnie i musimy egzekwować to na każdym poziomie. Nie boi się pan, że chociażby zbliżające się wybory w Stanach Zjednoczonych mogą trochę też negatywnie wpłynąć na kwestie pomocowe, bo przecież chociażby wczoraj sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg odwiedził właśnie Stany Zjednoczone i no, niejako prosił w imieniu całej wspólnoty europejskiej o to, żeby Stany Zjednoczone nie odwracały się od Ukrainy i przekazywały dalej tę pomoc. To oczywiście jest niebezpieczne, szczególnie, że te sygnały się pojawiają na temat wsparcia dla Ukrainy, obecności w NATO, prawda? Pojawiają się te sygnały w prawyborach republikańskich i to jest po prostu niebezpieczne. To jest niebezpieczne, dlatego tym bardziej potrzebujemy suwerennej, dobrej, takiej pełnej współpracy Unii Europejskiej, podmiotowości, mówienia jednym głosem. Stany Zjednoczone będą liczyć się z dobrze funkcjonującą, współpracującą Unią Europejską, silnym organizmem, który jest w stanie dać gwarancję podmiotowej współpracy z prezydentem, z administracją amerykańską. Nie możemy dopuścić do tego, żeby Ameryka przestała wspierać Ukrainę. To wsparcie dla Ukrainy jest kluczowe dla niej, daje jej gwarancję bezpieczeństwa, więc my także jako kraj, który współtworzy Unię Europejską, musimy o tym mówić i to egzekwować na poziomie europejskim i transatlantyckim. I wierzę, że każde spotkanie, każda rozmowa polityków europejskich z politykami amerykańskimi temu będzie służyć. Jak pan słyszał o liczbach wykorzystanych lotów, chociażby przez premiera Mateusza Morawieckiego, jeżeli chodzi o loty do Krakowa na coś w rodzaju miesięcznicy kolejnych, jeżeli chodzi o pogrzeb pary prezydenckiej, to jak pan to ocenia? Jako chociażby rządowym samolotem. Bo to jest ważne, bo można prywatny, można sobie latać pewnie ze 100 razy, jakby się dało. Tak, ale rządowy samolot, wykorzystanie rządowego samolotu, rządowych przelotów na miesięcznice smoleńskie, czy tak naprawdę na, czy nie wiem, czy latał tam także, latał tym samolotem tylko premier, czy także prezes Kaczyński. No to jest takie, to jest taki przykład prywatyzacji państwa. To znaczy PiS uważał, że jest państwo PiS i że pisowscy urzędnicy, pisowscy politycy mogą więcej, czy mogą wszystko. I to się skończyło. I każda taka sprawa, każda ich aktywność i traktowanie prywatnie publicznej własności musi być pokazana i rozliczona. I tu będziemy absolutnie konsekwentnie to robić, żeby już nigdy nie było powrotu do takiego
partyjnego, prywatnego myślenia o państwie. To jest bardzo, bardzo ważne i to jest nasze, to było i jest nasze zobowiązanie przed wyborami, a teraz to potwierdzamy i na pewno to zrobimy, żeby do takich patologii więcej nie dochodziło. Będziecie patrzeć bardziej uważnie na to, jak się wykorzystuje samoloty rządowe? Oczywiście, że tak. Znaczy już tak jest, bo oczywiście samoloty rządowe są po to, żeby rząd mógł z nich korzystać, ale nie w sprawach miesięcznic, czy tylko w sprawach funkcjonowania rządu, w najważniejszych sprawach, więc uważam, że to jest coś oczywistego, co oczywiste przez te 8 ostatnich lat nie było. My będziemy wszystko starali się upubliczniać. Znaczy uważam, że opinia publiczna musi mieć wiedzę także o tym, w jaki sposób władza funkcjonuje, że władza musi być oszczędności, musi zaczynać od siebie, że musi patrzeć na i sama siebie pilnować. I to tak mówiliśmy o tym w kampanii wyborczej i dzisiaj to potwierdzamy. To jak kampania wyborcza, no to trzeba nie sposób nie powiedzieć o tykającym zegarze, jeżeli chodzi o samorządy, no bo tutaj już wszystko mamy opowiedziane. Wiemy, że 7 kwietnia i potem 21 kwietnia. Wiemy, że już są pierwsze terminy wyborcze, bo do 12 lutego trzeba zarejestrować pierwsze komitety. No i wiemy też, że Platforma Obywatelska no sama idzie. Lewica, no właśnie tylko teraz pytanie, czy w niektórych miejscach będziecie razem mieli wspólnych kandydatów, czy każdy osobno? Będziemy szli osobno, znaczy będziemy szli w formule 15 października w wyborach sejmikowych, bo to jest najważniejsza odpowiedź. Na pewno jeśli chodzi o wybory prezydenckie, burmistrzowskie, czyli te personalne, będą różne koalicje i różne warianty, najróżniejsze. Dla nas jest ważne, zawsze to powtarzam, dobrze zorganizowany samorząd, dobrze funkcjonujące urzędy marszałkowskie, sejmiki z większością demokratyczną, koalicji demokratycznej, to jest szansa na skuteczne przywrócenie tego, że pieniądze europejskie są wydawane przez instytucje samorządowe. Te 76 miliardów, które są potwierdzone przez Komisję Europejską, muszą jak najszybciej trafić do Polski. One będą, trafią do polskich firm, do polskich przedsiębiorstw, do polskich samorządów, na projekty, które są w Polsce powiatowej, w Polsce gminnej, w Polsce lokalnej, wtedy, kiedy samorządy będą otwarte na taką współpracę i będą skutecznie w stanie to przeprowadzić. Do tego potrzebne jest nasze zwycięstwo, zwycięstwo koalicji demokratycznej i większościowe wsparcie dla zarządów województw i urzędów marszałkowskich. Wierzę, że to jest możliwe. To jak już mówimy też o tych samorządach, trochę o tym, że to jest tak ważne, to nie sposób nie powiedzieć też o tym, co będzie w sumie za godzinę z małym układem w MSWiA. Będzie spotkanie wspólne rządu i samorządu. Komisji. To jest taka formuła, która przez lata się sprawdzała. Potem trochę była tak po macoszemu traktowana, mam wrażenie, bo nawet nas, dziennikarzy, nie zapraszano na te spotkania. A teraz znowu dziś nas zaproszono. Bo to jest bardzo ważne. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. Też miałem przyjemność prowadzić jako minister spraw wewnętrznych i administracji z taką komisję, gdzie te wszystkie projekty ustaw, ale także przecież mówiliśmy o rozporządzeniach, o zarządzeniach, całej polityki państwa, ministerstw, żeby uzgadniać ją na tym poziomie roboczym z samorządami, żeby samorządy czuły, że ten projekt robienia, podejmowania decyzji jest z nimi skonsultowany, tak? Bo one wiedzą najlepiej, jak te sprawy mają trafiać, w jaki sposób do mieszkańców, co jest im potrzebne. Przez 8 lat to było zaniechane, samorząd był wrogiem i ograniczano jego możliwości finansowe, podmiotowość finansową i tak naprawdę no, wszystko, co można było. PiS to państwo centralnie zarządzane z Nowogrodzkiej. Ale to się skończyło, więc my wracamy do dobrego stylu, dobrej współpracy i cieszę się, że dzisiaj jest ten dzień, że to wszystko wraca do takiej politycznej normy. No na koniec jeszcze chciałam pana senatora zapytać o zespół, który zainaugurował Prawo i Sprawiedliwość. Zespół się nazywa Zespół Pracy dla Polski. Tylko może najpierw pan senator właśnie przełknie wodę. No nie wiem, aż nie wiem, czy to jest gabinet cieni, w jaki sposób oni będą państwo funkcjonować. Państwo podziemne może. No może, nie wiem, czy gabinet na emigracji. Oni robią wszystko, widać, że PiS po prostu tak się miota od ściany do ściany. Nie mają pomysłu na to, żeby dobrze nazwać, żeby się przygotować do wyborów samorządowych, żeby się w ogóle pozbierać po wyborczej porażce. Widać, że ciągle są zaskoczeni. Czy to będzie robił, słyszałem, że premier Morawiecki ma to koordynować. Czy to będzie... Czy jaka będzie formuła tego funkcjonowania? Pytają mnie dziennikarze, ja nie wiem. Nic nie rozumiem z tego, co,
co zapowiadają, bo tam jest taki słowotok, tak naprawdę mówią o wszystkim i o niczym. Nie mają pomysłu na to, żeby dzisiaj pracować nad konkretnymi ustawami, żeby pokazać to, że jako opozycja są w stanie w elementarny sposób współpracować i wspierać to, co dobre w rządowych projektach. Opozycja ma swoje prawa, to jest oczywiste, ale są takie rzeczy, które powinny być ponad politycznym sporem. Takim jest na przykład wsparcie dla Ukrainy, takim są pieniądze europejskie, takim jest bezpieczeństwo wewnętrzne. Takich projektów jest wiele. I my będziemy kłaść projekty ustaw i będziemy budować wokół nich demokratyczną większość w parlamencie. A pracę domową pan senator robił? Kiedyś robiłem, nie wyobrażam sobie. Widzę, że to jest taki podział, że jeden, trzy nie, a później może tak. Ja tutaj bym z rodziców pytał. Uważam, że to rodzice, bo to jest jednak, ja jestem z innego pokolenia, ale dla mnie jednak praca domowa, praca własna, też ze wsparciem rodziców oczywiście, czy starszego brata, wiele dawała. To nie jest tak, że człowiek całe życie uwielbiał czytać książki, ale też być na podwórku przecież tyle godzinami, ale zawsze taka autodyscyplina występowała w tym czasie po lekcyjnym. Zobaczymy. Może dla chętnych. Proszę? Właśnie, może dla chętnych. Może tak, ale uważam, że to jest ciekawe, to jest ciekawy temat do debaty, ale pytałbym rodziców, nie tylko nauczycieli, uczniów oczywiście, ale też rodziców, jak to może wyglądać, w jaki sposób to tę współpracę określić, żeby to po prostu dziecku pomagało, żeby oczywiście nie dociążało i nie wprowadzało jakichś takich rzeczy, które odpychają od nauki, ale było czymś, było realizacją nowego wyzwania. Wszystkim nam zależy na dobrej szkole, ale miała tutaj pani redaktor możliwość rozmowy z panią minister Lubnauer, także ona to na chyba pewno postanowione już jest, tak, że pan senator będzie musiał zaakceptować wszystko tak to, co jest. Dziewczyny w Ministerstwie Edukacji postanowią. Oczywiście. I to będzie na pewno szeroko konsultowane. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę, senator Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Stary radiowiec. Tak jest, dziękuję bardzo. Wszystkiego dziękuję. Dobrego. Dziękuję. Wzajemnie. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.